mzpitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Słowa Jana Zamoyskiego wydają się oczywiste. Samo wskazanie to jednak za mało, zwłaszcza w XXI wieku, gdy młodego człowieka na co dzień otaczają pokusy i zagrożenia. Jak zapobiegać? Budować ofertę atrakcyjną dla młodzieży. Przykładem jest program Łowcy Kultury. Gabinet szkolnego pedagoga w gimnazjum nr 9 w Olsztynie. Już po lekcjach. Trzy co najmniej muszą być wyrazy. Kacper, Mana, Z. Ale ci młodzi ludzie nie spieszą się do domów. Chcą dyskutować, omawiać swoje problemy, działać i, co ciekawe, budować wspólnotę także z udziałem opiekunów, czyli dorosłych. Dzięki wsparciu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień możliwe są takie zajęcia. Żeby inspirować ich do czegoś, żeby mogły same albo wspólnie podejmować działania, żeby to nie było tak, że my ich za rękę prowadzimy, tylko żeby same w swoim środowisku nie ulegały różnym pokusom czy jakimś takim destrukcyjnym sposobom spędzania czasu wolnego, tylko żeby robiły też rzeczy, które mogą ich budować i dawać szersze perspektywy na siebie, na pomysły, na próby jakieś w życiu. A w tym dodatkowo pomaga zmiana otoczenia, czyli także wyjście poza mury szkoły. Jeżeli będziemy mówili, jak można spędzać czas i że pomysłem na dobrą zabawę nie są narkotyki, nie jest alkohol, nie są papierosy, nie są dopalacze, tylko jest głowa i towarzystwo, to na tym polega ich siła i na tym polega ich pomysł na siebie i na życie. Młodzi ludzie przyznają, że takie dyskusje z rówieśnikami pod okiem pedagogów to niecodzienne doświadczenie. No może trochę czasu spędziliśmy z kolegami po lekcjach i dodatkowe zajęcia. Można porozmawiać. A o czym rozmawiacie? Bo to nie tylko zabawa, ale też no, to treści edukacyjne. No, czasami o problemach, o życiu, o nauce, o różnych rzeczach, o nałogach czasami. Gdybyśmy byli sami na przykład z opiekunami, nie byłoby takiego luzu, takiej wolności. A jak widzimy, że inni też są, to otwieramy się, że możemy rozmawiać i tam swoje poglądy mówić. Łowcy Kultury to jeden z całej palety programów profilaktycznych wspieranych przez MZPiT-u w Olsztynie. Informacji na ten temat można szukać na stronie internetowej mzpitu.pl, a także w siedzibie instytucji przy Alei Wojska Polskiego w Olsztynie. mzpitu.tv